Dzień dobry, Cezar Andrzejczyk, to jest Biznes Focus. Dzisiaj o sztucznej inteligencji. Nie pierwszy raz oczywiście na antenie telewizji biznesowej, ale wydaje mi się, że temat, do którego warto wracać, bo ta dynamika, z którą y, to się rozwija i obserwujemy ją niemalże z dnia na dzień, daje do myślenia. Piotr Frankowski, CEO Aiming. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy może o tym, jak obecnie wygląda sytuacja, co się dzieje na rynku i jaka jest teraz percepcja AI, bo ona się chyba zmieniała. Jak spojrzymy na te wydarzenia z 2021, 2022, kiedy te pierwsze modele językowe, bo to one były pierwszą emanacją sztucznej inteligencji, tak obecną mocno w naszym życiu, zaczęły się pojawiać, to wszyscy zaczęli wieszczyć jakieś scenariusze. Jedne bardziej pesymistyczne, drugie bardziej optymistyczne. Ale to się chyba zmieniło, a jak teraz spojrzymy na. AI i jego zastosowanie w biznesie, to bardziej patrzymy na optymizm i taką innowacyjność? Czy, czy jeszcze takie scenariusze siejące trochę defetyzm hmm. się pojawiają? No, to jest w ogóle bardzo ciekawe pytanie. Rzeczywiście, dynamika zmian jest bardzo duża w dosyć krótkim czasie, bo mówmy się, że dla szerszej populacji pewnym takim momentem otwarcia e, i, i kontrowersji to był listopad 2022, czyli pojawienie się na rynku pierwszego z tych wersji takich ogólnodostępnych czata GPT mhm. e, wypuszczonego przez OpenAI i od tego momentu ruszyła cała fala. Gdyby porozmawiać z ekspertami technologicznymi, to każdy powiedziałby, że samo w sobie wypuszczenie tego OpenAI nie było rewolucją technologiczną. To znaczy rozwiązanie bazowało na pewnych modelach i technologii, która już była wcześniej znana, tak machine learning, deep learning, sieci neuronowe. To co było rzeczywiście rewolucją i co do tego wszyscy się zgadzali, to jest coś co nazwałbym demokratyzacją tej analityki czy AI, -a. czyli tak naprawdę to był pierwszy moment gdzie ta możliwość kooperacji albo wykorzystywania AI w życiu codziennym wyszła gdzieś tam z grup data scientistów w danych firmach, po pierwsze na poziom całej reszty pracowników w firmie i to dawało pierwsze jakieś tam korzyści, ale też wyzwania. Po drugie w zastosowaniu prywatnym. Tak naprawdę społeczeństwo dostało narzędzie do ręki. Jeszcze nie do końca na początku wszyscy wiedzieli, jak z tego korzystać, ale to był chyba największy, największa zmiana i największa, największa rewolucja. Oczywiście pojawiły się dosyć szybko różnego rodzaju raporty, analizy, takie bym powiedział, dosyć defetystyczne, które mówiły, ile tam milionów tak. osób zatrudnionych może być zastąpionych, ale dosyć szybko chyba rynek trochę zrozumiał, że to nie tędy droga. Tak? I moim zdaniem po tym okresie, teraz półtora roku od momentu tego wystrzelenia, sytuacja się na tyle unormowała, że już chyba wszyscy wiedzą, ja się też w pełni z tym zgadzam, że to jest ogromny rzeczywiście boost narzędzie które potrafi pomóc i firmom, ale też osobom fizycznym w funkcjonowaniu codziennym i tego nie należy negować. Natomiast nie jest tak, że to będzie zastępować globalnie gremialnie grupy zawodowe. Będzie na pewno wpływać na to w jaki sposób w konkretnych zawodach. My powinniśmy funkcjonować w życiu codziennym, tak? W jaki sposób my powinniśmy realizować nasze obowiązki? I tworzą się już powoli, coraz szybciej, takie trochę dwie prędkości. Jest grupa osób, która trochę traktuje z dystansem tego typu technologie i realizują trochę po staremu swoje zadania. Co powoduje, że coraz bardziej jest to nieefektywne, bo jest grupa, coraz większa grupa, to już jest kilkadziesiąt procent ich firm, około 30% firm już teraz korzysta z tych rozwiązań jajowych, natomiast z perspektywy osób to jest pewnie też co najmniej taki sam poziom, które wykorzystują te rozwiązania po to, żeby pewne rzeczy robić szybciej, albo w ogóle dużą część takich rzeczy mocno manualnych zlecać temu rozwiązaniu i. Efekt jest taki, że ta przestrzeń czasowa, którą każdy ma ograniczoną, powiedzmy te 8 godzin roboczych dziennie, e, można przeznaczyć dużo bardziej na te kreatywne rzeczy. I to zaczyna być tą różnicą, którą już widać na poziomie chociażby też performance'u wielu firm. Tak? Te, które weszły szybciej i potrafią korzystać z, te, z tego dobrodziejstwa AI, już pokazują dużo lepsze wyniki niż te firmy, które, które gdzieś tam są, bym powiedział, e, jeszcze trochę do tyłu albo obserwują rozwój sytuacji. Jeśli patrzymy na AI i rozwiązania, których biznes używa, rozwiązania oparte o AI, to bardzo często no, musimy powiedzieć o tym, że one powinny prowadzić do wzrostu innowacyjności jako takiej w ogóle w organizacji. No ale. Widziałem ostatnio takie dane, że Polska w takim europejskim rankingu innowacyjności zajęła chyba czwarte miejsce od końca. No to słabiutko. Nie ma za bardzo się czym chwalić. Z czego to może wynikać? Tak, to jest rzeczywiście jakieś wyzwanie, z którym Polska mierzy się. Natomiast i tak, rzeczywiście ten raport pokazuje, że w gronie państw europejskich, Unii Europejskiej rzeczywiście raczej jesteśmy z tyłu niż, niż w środku. To, co jest myślę, że ważne i optymistyczne w tym spojrzeniu, to jest to, że jak spojrzeć na takim obiektywnym czynnikiem czy miernikiem, który trochę pokazuje, na ile dany kraj inwestuje, tak? jaka jest skala inwestycji, to jest odniesienie skali inwestycji w działalność badawczo-rozwojową do PKB, bo to neutralizuje oczywiście kwestię skali. No i w za 2,21%, no bo te dane mamy, to jest około 1,5% w Polsce. Mediana w Europie rzeczywiście jest wyższa 2,27%, ale jakby się cofnąć kilkanaście lat do tyłu, no to Polska inwestowała około 0,5%. Więc jakby ta skala rośnie. I patrząc na dynamikę, Polska ma z tego, co kojarzę, najwyższe tempo wzrostu tej innowacyjności. Natomiast no, biegniemy gdzieś tam, musimy doganiać, doganiać tą resztę. Jest kilka czynników na pewno, które powodują, że cały czas gonimy. W dużym stopniu jednak jest tak, że... To, co kształtuje tą innowacyjność, to jest dostęp do kapitału. Tak? I tutaj pod tym kątem w Polsce przez lata no było ciężko. Tak? Trzeba pamiętać, że mamy ponad 2 miliony firm w Polsce, ale jednak duża część tych firm to są mikroprzedsiębiorstwa albo małe, małe firmy, które nie mają, nie korzystają specjalnie z dofinansowania czy z, z możliwości, albo rzeczywiście te możliwości są ograniczone po to żeby gdzieś tam tą działalność innowacyjną inwestycyjną prowadzić. No i to jest wyzwaniem się, że największy chwili dostęp do kapitału. To się zmienia, to się poprawia, Mamy coraz więcej funduszy, wehikułów, które inwestują w startupy. Natomiast to na pewno nie jest coś takiego, co nie, wiem, obserwujemy czy czytamy w Stanach w szczególności czy tam w Europie Zachodniej to jest coś, gdzie my musimy cały czas doszłusowywać. No więc myślę, że taki główny punkt, oczywiście też kwestie gdzieś tam regulacyjne, czyli takie, które dają niejako trochę dźwignie do tego, żeby firmom opłacało się inwestować. No To jest też pewnie przestrzeń gdzieś tam do poprawy, ale są też pozytywne aspekty. I myślę, że na tym też warto na to trochę tak czasu poświęcić. Polska jest dużym rynkiem w ogóle z perspektywy populacji. To jest też duży rynek wewnętrzny, to jest bardzo ważne. Mamy bardzo dobre zaplecze akademickie, w szczególności w obszarze informatyków i IT to też widać w raportach, że jest to mocno doceniane. To jest tak naprawdę czołówka, nawet już nie europejska, ale światowa. To jest ogromny kapitał. Oczywiście wyzwaniem jest, żeby ten kapitał ludzki został w Polsce, a nie, nie, nie gdzieś tam emigrował lub pracował na rzecz, na rzecz zachodu. Natomiast to jest bardzo dobry fundament do tego, żeby budować coraz więcej takich kompetencji w obszarze, w obszarze IT i AI. No i też z perspektywy w ogóle takiej Polski jako miejsca do, do rozwoju, czy tam outsourcingu, IT i tak dalej, też w rankingach wypadamy bardzo wysoko. I to też to jest szereg wielu czynników, też relatywnie nadal jeszcze tańszej siły roboczej niż pewnie na tych rynkach zachodnich. Ale moim zdaniem to powoduje, że patrząc przyszłościowo, kierunek pewnie będzie jeden, tak? to znaczy ten, ten wzrost tej innowacyjności polskiej gospodarki będzie. Mam nadzieję, że dynamika będzie duża. Na pewno potrzebne są pewne dźwignie i rozwiązania, które to przyspieszą. Branż, które posiłkują się rozwiązaniami AI, no jest mnóstwo. W zasadzie ciężko wymieniać branże, które by tego nie kapitalizowały w jakiś sposób, ale jakbyśmy mieli spojrzeć tak przekrojowo, sektorowo, to czy wy też w swojej codziennej pracy z klientami patrzycie na to, które branże są najbardziej aktywne i które branże najbardziej te szanse zaczęły wykorzystywać, mm -hmm. jeśli chodzi o wykorzystanie AI? Również w wielokrotnianiu swoich zysków. Absolutnie tak. Ja się zgadzam, że chyba nie ma branży, tak mówiąc zupełnie szczerze, chyba nie ma branży, na którą AI dzisiaj bądź za chwilę nie będzie wpływało. Tak? To jest jednak rzeczywiście na tyle istotne narzędziem jest perspektywy chociażby tej demokratyzacji i dostępu otwartości, dostępu do, do tego i możliwości zautomatyzowania wielu. Zadań, które no, są tak naprawdę kosztem dla firm, tak? Czy to jest koszt fizyczny w postaci, nie wiem, jakiegoś kosztu finansowego, czy to jest koszt w postaci czasu osób, które chcemy uwolnić na działania kreatywne, to właściwie dotyczy to wszystkich branż, natomiast jednych bardziej innych mniej, tak? I rzeczywiście, jak myślimy o Ogólnie jaju, no to też umówmy się, że to nie jest dyskusja o listopadzie 2022 i później, tylko dużo, dużo, dużo wcześniej. Tak, właściwie tam rozwiązania zakresu sztucznej inteligencji to już powstawały kilkadziesiąt lat wcześniej. One się stopniowo rozwijały wraz z rozwojem możliwości technologicznych. Takim pierwszym pewnie aspektem, gdzie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja była stosowana, to było do wszelkiego rodzaju analityki predykcyjnej, czyli tam, gdzie Duża liczba danych, które trudno ręcznie, manualnie obejrzeć, tak naprawdę dawała możliwość predykcji tego, co może się zadać później. To jest, jakby, pierwszy taki use case. To jest bardzo silny temat chociażby w retailu, tak? w branży handlowej, gdzie, gdzie chociażby prognozowanie popytu tak? i tego typu elementy to jest suma bardzo wielu czynników, ograniczeń, gdzie ten AI, i to mówię nie dzisiaj, ale już dużo wcześniej, był, był stosowany. To, co rzeczywiście teraz dochodzi, no, to jest ta generatywna AI, czyli ta jakby cały pakiet use case'ów, które dotyczą generowania tekstu, obrazu, dźwięku, filmu i chociażby jak patrzymy z perspektywy branż i procesów, no to cross-branżowy temat, bardziej obszarowy marketing, tak? to jest jakby pierwsza rzecz, która przychodzi, przychodzi na myśl, bo sama forma komunikacji z klientem, generowania kre kreacji, tak? generowania materiałów i tak dalej, w tym momencie jest rzeczywiście absolutnie możliwa do, do wsparcia w bardzo silny sposób AI-em. Te branże, które są bardzo, też takie nie wiem, procesy, które realizują, są skomplikowane i kosztochłonne, czy chociażby cały przemysł, tak, jakby produkcja. To jest też tam, gdzie AI ma zastosowanie, czy to w zakresie optymalizacji kosztów zużycia energii, tak, optymalizacją. No teraz też mamy bardzo duży trend, który będzie tylko rósł. ESG, Sustainability Green, to są też aspekty, na które firmy coraz więcej patrzą, bo czują, że to jest ich przewaga konkurencyjna. A zaraz więcej pieniędzy na to wydają. Bo też muszą. Dlatego, że po pierwsze mamy regulacje, które mobilizują firmy do tego, żeby to robiły. Po drugie, większość firm szuka finansowania. Finansowanie już teraz, albo a już na pewno za chwilę, e, cena tego finansowania będzie zależna od tego, na ile dana firma rzeczywiście ma to w swoim DNA i pokazuje, że ogranicza ten ślad węglowy, czy, czy, czy idzie w kierunku net zero. Także to są takie aspekty, które też bardzo mocno wpływają. E, cały czas wracając do przemysłu, no coś co się nazywa predictive maintenance, tak? czyli chociażby przewidywanie zużycia pewnych maszyn, czy, czy różnego rodzaju technologii, która jest stosowana zanim to rzeczywiście nastąpi. Tych już case'ów jest mnóstwo. Tak? Transport i w ogóle cała logistyka, tak? jakby optymalizacja, optymalizacja przepływów i transportu, która ma... Takie podwójne znaczenie. Z jednej strony to obniża koszty działalności oczywiście dla tej firmy, ale z drugiej strony to dokładnie to, o czym mówiliśmy, czyli znowu green, tak? Czyli jeżeli mam tego transportu mniej, jeżeli potrafię, nie wiem, wykorzystując tabor, który mam, zapełnić go bardziej efektywnie w 100%, a nie mieć tam gdzieś y, częściowo puste, pusty transport, to siłą rzeczy zmniejszam ślad węglowy, z siłą rzeczy wpływam pozytywnie na środowisko i tak dalej, tak dalej. Trzeba pamiętać, że 20% emisji dwutlenku węgla to wynika właśnie z transportu w Europie, także to są jakby te aspekty, na które firmy patrzą. Wszędzie tam AI ma zastosowanie, można wymieniać tak, no, służba zdrowia i tak dalej, i tak dalej, czyli jakby to są wszystko kwestie, gdzie ten AI już dzisiaj pomaga. To, co myślę, że warto też zaznaczyć, bo to idzie w parze, to jest też tak, że no, AI też rodzi za sobą pewne kwestie, które też należy zaadresować. I to są kwestie no, z cyberbezpieczeństwem, tak, to są kwestie... Na... Przede wszystkim. Dokładnie, to jest jakby jedna rzecz i też można powiedzieć, że czasami dochodzi do takiego paradoksu, że chociażby, jeżeli chodzi o branżę finansową, to bardzo dużo komentarzy ze strony prezesów banków jest tak, że ok, AI bardzo może pomóc właśnie w cyberbezpieczeństwie, potrafi pewne rzeczy zidentyfikować, tak jakby dużo łatwiej niż to zrobi człowiek, tam, czy, czy te procesy KYC, które funkcjonują w, w bankach, ale z drugiej strony stanowi też ogromne zagrożenie, tak, chociażby jeżeli chodzi o, nie wiem, te, to co też słychać, metody na wnuczka, tak zwane wyłudzania finansowania. no... Niestety technologia też potrafi praktycznie imitować dokładnie potrafi imitować głos w sposób tak perfekcyjny, także rzeczywiście to już jest zupełnie inny poziom zagrożenia dla tych osób, które mogą być na to podatne. Więc bardzo często to, ten AI stanowi jednocześnie korzyść, ale też zagrożenie i ważne jest znalezienie takiego balansu, żeby korzyści przy, przewyższały jakby potencjalne straty, czy zagrożenia z tym związane. Czy to będzie oznaczało, że AI to będzie kolejny taki obszar, a może znaczący? największy w zasadzie obszar, który będzie podlegał coraz większym regulacjom. Już mamy AI Act i różne pewnie kolejne ponadeuropejskie rozwiązania prawne będą się pojawiały, które będą miały jakoś uregulowywać ten rynek, żeby zabezpieczać przede wszystkim tego konsumenta, odbiorcę finalnego przed różnego rodzaju nadużyciami ze strony organizacji czy firm. I czy nie dojdziemy do momentu, tak jak już się to zdarzało, że będzie takie przeregulowanie, że za chwilę będzie ciężko o konkurencyjność i zyski, bo poziom regulacji będzie tak wysoki, że mało komu się będzie opłacało dostosowywanie do tego, albo ludzie będą po prostu mówić, że to jest tłumacz. Bardzo dobre pytanie i jest na pewno kilka aspektów jakby spojrzenia na to. Generalnie można powiedzieć tak, że regulacje zwykle nie nadążają za rozwojem technologii. technologii tak? W związku z tym zawsze trzeba mieć no, bardzo duży alert na to, jeżeli powstaje regulacja, która oczywiście przechodzi przez wszystkie szczeble akceptacji, tak jak teraz mamy z AI Acta, gdzieś tam pod koniec pod koniec lutego może Parlament Europejski rzeczywiście to już zatwierdzi, ale później jeszcze Rada Unii i tak dalej i dalej, a później dwa lata na dostosowanie, prawda? Więc to jest trochę tak, że to tempo i ono nie może być szybsze. Siłą rzeczy to jest tak, że te legislacje muszą przejść przez konsultacje, itd., tak dalej, tak dalej, a w międzyczasie mamy to, co mamy w, w rozwoju AI, a że to tempo właściwie nam się zmienia z miesiąca na miesiąc. Więc to jest trudne. Myślę, że trudne jest. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście jest nieuniknione. I tu może nawet podać kilka przykładów, że no mówmy się, sytuacja, w której. E, mniej więcej pół roku po tym, jak pojawił się e, chat GPT na rynku, gdzieś tam powstał list w Stanach, który podpisało ponad kilkaset ekspertów w IT, w tym Elon Musk, Steve Woźniak i tam wielu takich rzeczywiście guru, którzy powiedzieli: Potrzebujemy wstrzymać pracę na AI na pół roku, bo musimy przygotować odkreśloną regulację, bo inaczej tego nie powstrzymamy. Potem dwa miesiące później mieliśmy, to też dosyć zaskakująca sytuacja i nietypowa, prezesa openai czyli czyli sam Altmana, który przed kongresem tak naprawdę apelował o tego rynku, mimo że właśnie reprezentował firmę, która, która korzysta z tego, że, że ma. taką samą regulację. Tak, to, to też pokazuje, że jest duża świadomość tego, że jednak tam yy, no jak to jest, jak to jest z tymi, z tymi właśnie technologiami sztucznej inteligencji, tempo rozwoju czasami może być trudne nawet do kontroli czy zrozumienia przez. To może z, z samych twórców zaskakuje. Dokładnie, tak. No, na tym polega sztuczna inteligencja, ona sama generalnie buduje i rozwija się w pewnych kierunkach, więc rzeczywiście jest to, duże, duże wyzwanie. Jest to temat nieunikniony, bo tak jak już powiedzieliśmy o cyberbezpieczeństwie, powiedzieliśmy w ogóle, nie, nie powiedzieliśmy, ale to też jest ważne o jakiejś tam etyce w AI, co też jest bardzo ważnym tematem, tak? no bo są pewne jakieś rzeczy związane z. No właśnie z etyką którą człowiek stosuje i wie tak jakieś kwestie nie wiem przekonań tak religijnych kwestie rasowe i tak dalej które niekoniecznie tak by tam powiedział bezlitosna maszyna jest w stanie uwzględnić więc to są też pewne regulacje które są istotne żeby tam nie było więcej właśnie demedżu, jak to się jak to się mówi po angielsku niż, niż korzyści wreszcie trzeci aspekt który jest istotny i to jest też taka osobna gałąź explainability czyli wyjaśnialność jaj no to jest jakby trochę czarna skrzynka która pewne rzeczy wystrzeliwuje, tak, po zapytaniu, ale nie do końca wiadomo, co się dzieje w środku. Jeden z takich aspektów absolutnie kluczowych, i tu trochę przesuwam się w stronę chociażby tego, co my robimy jako aiming, to jest chociażby wielki teraz znak zapytania dotyczący tego, czy development oprogramowania, gdzie natura tych pracy dotyczący developmentu software'u, która oczywiście stanowi pewien przedmiot, nie wiem, to jest wartość intelektualna, to jest, to jest pewien utwór, Tradycyjnie rozumiany, który może podlegać rozliczeniom, ulgom, tak? Nagle sposób, sposób pracy nad, nad tymi rozwiązaniami jest taką pracą co najmniej w symbiozie z AI, ale też coraz częściej jest to wręcz, no, jakby, pewnego zapytania i wygenerowanie kodu przez maszynkę, która. Uczyła się na różnego rodzaju wcześniej danych, również danych, które gdzieś tam mają swoje własne prawa autorskie, itd. itd. I to jest jakby duży dylemat teraz, co to oznacza? I z perspektywy jakby war wartości intelektualnej, tak, własności intelektualnej, czyli czy mamy prawo jako powiedzmy firma IT. Wykorzystać to oprogramowanie, tą część kodu w naszych rozwiązaniach, czy też jest tam gdzieś z tyłu? My tego możemy nie wiedzieć jako firma IT, no bo to jest to jednak czarna skrzynka. Czy jest tam gdzieś jednak pewna własność intelektualna, która powoduje, że my mamy ograniczonym stopniu możliwość korzystania? Druga rzecz jest taka, właśnie, czy jeżeli ja jako programista wypracowałem pewien kod, tak który jest. W rozumieniu gdzieś tam tradycyjnym utworem, który ja przygotowałem, który na przykład dziełem. powoduje, że dziełem, autorski. dokładnie, który powoduje, że ja dzięki temu mam pewne korzyści, tak jest tym autorem, mam wyższe koszty uzyskania przychodów, czy jednak jeżeli ja to wygenerowałem przy współpracy z AI-em, to czy to nadal jest mój utwór, bo utwór jednak z natury powinien być czymś, co produkuje człowiek, tak, co, co jest jednak unikalne, indywidualne i tak, dalej, i tak dalej. to są kwestie jeszcze na dzisiaj nie do końca rozwiązane, są te wszystkie aspekty, które według mnie, i regulacje, i pewne praktyki nie wiem, rozliczania tego typu, typu kwestii na pewno się pojawią szybcie, szybko, bo, oczywiście, nie uważam w tej sytuacji, chyba nikt sobie nie wyobraża że taka współpraca, trochę tak by to się teraz nazywa tym copilot, tak? czyli taka współpraca jakby bark w bark dewelopera z AIM nie będzie przedmiotem jakby uznania tego za utwór, za własność intelektualną, no bo to oczywiście całkowicie zmieni korzyści finansowe czy jakby możliwości znajdywania... Dźwigni finansowych na tego typu działaniach. Także to zostanie wypracowane, ale to są rzeczy, które muszą powstać bardzo szybko. No dobrze, to porozmawiajmy może troszkę o tym, jakie rozwiązania wy proponujecie i w czym one mają przede wszystkim pomagać biznesom, mhm. firmom. No, jesteśmy na polskim podwórku, no to może w tym kontekście się poruszajmy, bo y, ta innowacyjność, tak jak pan powiedział, pewnie jeszcze pozostawia trochę do życzenia, ale no, idziemy w kierunku takim, żeby w tym rankingu być wyżej. Dokładnie. No i tutaj EMIK ma, ma rzeczywiście dosyć, y, bardzo duże doświadczenia. My w Polsce jesteśmy obecnie od 20 lat na tym rynku i wspieramy od 20 lat firmy w, powiedziałbym tak generalnie, w znajdywaniu. Y, Możliwości poprawy finansowania różnego rodzaju działań, działalności biznesowej. Od 8 lat, od momentu powstania Ulg proinnowacyjnych to jest też ten obszar, który my jako EMI współkształtowaliśmy, i też to, co z dumą mogę powiedzieć, niejako trochę wpływaliśmy czy lobbowaliśmy w rozmowach ze z sferą rządową. Określony jakby sposób rozliczania albo model ustalenia ulg, które mają wspierać, czy, czy jakby zachęcać firmy do tego, żeby inwestowały w działalność badawczo-rozwojową. się trochę kopajlotem w, w tych pracach legislacyjnych. Tak i, i to, co się na pewno udało zrobić, bo to też jest pewien, pewien progres pewnego rodzaju korzyści, czy ulg, które powstawały. Tam ostatnia zmiana nastąpiła od początku 2020-2022 roku, gdzie rzeczywiście skala tych korzyści wzrosła jeszcze bardziej, co w ogóle bardzo nas cieszy, ale też jednocześnie jest absolutnie... Niezrozumiałe. No, bo tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, jeżeli Polska jest gdzieś tam w ogonie jednak w Europy tej działalności proinnowacyjnej, no to muszą pojawić się pewne dźwignie, które firmy zachęcają do tego, żeby inwestowały, tak? żeby ten zwrot był szybszy i większy. I, I tutaj Emil rzeczywiście jest w samym środku tego, tego procesu. Mogę powiedzieć, że ten rynek bardzo mocno się rozwija, tak? My mamy coraz więcej z roku na rok coraz więcej klientów, ale też skala tej korzyści finansowych w postaci zakresu odliczeń od podatku, okay. tak? Jakby kosztów, które są związane z działalnością proinnowacyjną, z działalnością badawczo-rozwojową, ona rośnie rzeczywiście i to jest świetne, bo to Czyli pokazuje, że optymalizacja poprzez jaj? i teraz właśnie dochodzimy do tego, bo ja mówię o działalności badawczo-rozwojowej, i to oczywiście mogą być jakby bardzo szerokie, szeroki zakres działań, niekoniecznie tylko i wyłącznie związane z jajem, ale na przestrzeni ostatnich lat my obserwujemy, że właśnie ta technologia AI w coraz większym stopniu jest pod spodem tej działalności badawczo-rozwojowej, to co powiedzieliśmy sobie wcześniej, każda branża właściwie tego dotyczy. AI pozwala absolutnie przyspieszyć i też zwiększyć precyzję jakby tego, co my powinniśmy jako firma robić, co powinniśmy optymalizować i w jaki sposób. W związku z tym tak naprawdę gro naszych projektów w tej chwili, które realizujemy z firmami, nie wiem, z różnych branż, z branży automotyw, tak, motoryzacyjnych, gdzie tak naprawdę na poziomie e, chyba nawet w skali Europy to jest branża, która w największym stopniu inwestuje w działalność badawczą rozwojową też z różnych zrozumiałych przyczyn, tam jest też bardzo wiele aspektów, które powodują, że ta branża bardzo mocno przechodzi wielką transformację, tak? Właśnie chciałem zapytać, na ile to się z tą transformacją w Cudzysłowie energetyczną wiąże. To, to jest jeden z aspektów w, w automotyw właśnie. Toż powiedzieliśmy sobie, że jeżeli jest tak rzeczywiście, że w coraz większym stopniu kraje, regulatorzy, Parlament Europejski i tak dalej patrzą na, bo, bo muszą na te na efekty emisyjność. klimatyczne, na emisyjność. Jeżeli 20% kosztów czy 20% tego właśnie emisyjności dwutlenku węgla wynika z transportu, tam chyba 70 parę procent, to jest ten transport drogowy z tego, no to siłą rzeczy to jest pierwszy punkt, żeby, żeby to zaadresować trochę nie ma. Te, nie ma wyjścia branża motoryzacyjna, w związku z tym od razu się pojawiają kwestie związane i z elektromobilnością, z paliwami wodorowymi itd. To jest ogromna transformacja i gigantyczne. Koszty. Potężne koszty, gigantyczne inwestycje w działalność badawczo rozwojową A teraz przechodząc do tego ai no to jest drugi aspekt, tak? No bo, co, w jaki sposób wpływa AI na branżę motoryzacyjną, no chociażby mamy tą kwestię. E, autonomicznych pojazdów, tak, która się tam zaczyna coraz bardziej rozwijać, gdzie rzeczywiście bez tej technologii AI to byłoby absolutnie niemożliwe. Już takie pojazdy gdzieś tam jeżdżą w Azji, obserwuje się, że są jakieś testy. I tego będzie coraz więcej, bo coraz większe są możliwości technologiczne. Oczywiście tam jest szereg ryzyk, czy aspektów, które trzeba wziąć pod uwagę, związane z bezpieczeństwem jazdy i tak dalej, i tak dalej, ale też trzeba powiedzieć, że to no to nie jest tylko kwestia autonomicznych, autonomicznych pojazdów i tego, że w trakcie jazdy my tam być może będziemy mogli zająć się innymi rzeczami, czyli trochę ten znowu, ten. ten ten aspekt inwestycji w czas, czy tam tych korzyści związanych z tym, że ja mam przestrzeń czasową, żeby tam pewne inne rzeczy robić, ale to też jest kwestia taka, że nawet natura korzystania z, z, z mojego samochodu, tak, to może się stać, stać takim aktywem, na którym mogę zarabiać. Czyli ja w ciągu dnia jestem w firmie i ten mój pojazd tak naprawdę gdzieś tam jest wykorzystywany, on tam sam gdzieś pracuje na siebie i zarabia. Więc to są w ogóle kwestie, które zmieniają absolutnie filozofię. Całej branży w zasadzie. E, całej branży, tak. No cały aspekt też connectivity, czyli tego, że w coraz większym stopniu te samochody to są bardziej takie, takie bym powiedział, mówiąc staroświecko, pecety, czyli tak naprawdę komputery, które niejako, e, to już nie jest tak, że ja podjeżdżam do warsztatu i tam pewne rzeczy muszę doinstalować, tylko ja je dokupuję i w formie tam dodatkowej subskrypcji włączam. Dokładnie tak. To jest jakby jeden z przykładów. Ta branża motoryzacyjna rzeczywiście bardzo dużo inwestuje, ale każda inna branża, jeśli chodzi o AI, tak naprawdę na tym korzysta, a jeżeli jest w stanie inwestować w działalność badawczo-rozwojową z wykorzystaniem AI, no to... Zwykle my się też pojawiamy i pomagamy firmom rozpoznać koszty z tym związane, uzyskać korzyści podatkowe z tym związane, bądź też, bo to też jest bardzo istotny aspekt, wydaje mi się, że też będzie mocno różny w najbliższych latach, to jest też kwestia dotacji, czyli grantów, czyli pozyskiwania finansowania na tą działalność, nie, nie ulg i ulg, które zmniejszają nam koszty, ale tak naprawdę fundingu na to, aby, aby ja jako prezes firmy, czy jakby zarząd firmy był w stanie rzeczywiście powiedzieć ok. Inwestując w to, ja jestem w stanie wyciągnąć szybciej i więcej zwrot. I suma tych wszystkich działań, moim zdaniem, będzie rozpędzać Polskę jako gospodarkę. Więc ja ogromnie trzymam kciuki za to. My też staramy się no, w jak największym stopniu to wspierać. Też ważny aspekt jest taki, że tu jest też kwestia pewnego profesjonalizmu. No bo no my, jako AIMING, też mamy w, w naszym zespole ekspertów, którzy też są w stanie określić, co rzeczywiście może stanowić tą działalność badawczo-rozwojową, a co jednak nie, bo to, bo to też jest dosyć ważny aspekt. I tutaj ta ekspertyza jest bardzo istotna, żeby uniknąć takiej sytuacji, w której doradca przyjdzie i zadeklaruje pewne rzeczy, firma złoży gdzieś tam wniosek o korektę, a później się okaże, że na skarbowy ma zastrzeżenia do tego. No to nie jest, jakby nie o to nam chodzi na pewno, prawda? Czyli my dajemy tą jakość i potrafimy firmom rzeczywiście powiedzieć, gdzie można znaleźć funding. Gdzie można pewne procesy usprawnić, żeby na przykład w przyszłości to można było zrealizować, ale na dzisiaj jednak nie jest to taki aspekt, który możemy uwzględnić w tym modelu regulacji czy przepisów, który dzisiaj mamy. Fantastycznie się rozmawia i pewnie moglibyśmy jeszcze co najmniej godzinę, ale no, mamy ramy czasowe i powolutku się zbliżamy do końca. Dlatego chciałem zapytać teraz o dwie rzeczy. Pierwsza, czy jak pan patrzy na ekosystem cały, który teraz funkcjonuje w Polsce, to znaczy finansowanie, wspieranie takich spółek technologicznych, startupowych, grow-upowych, deep techów, szeroko rozumianych, i to jak to się zaczyna rozwijać i ten ekosystem działa, i wy w nim też jesteście, to czy uważa pan, że mamy optymizm w tym wszystkim? Możemy patrzeć z jakimś takim nadzieją, że będziemy się faktycznie coraz szybciej rozwijać jako kraj i to będzie szło do przodu? To pierwsza rzecz. No i druga rzecz, jakby pan miał w kilku zdaniach opisać, może nie przyszłość, mm -hmm. tylko dać jakąś prognozę na to, jak za kilka lat rozwiązania AI mogą faktycznie wpłynąć na rentowność biznesów, rentowność firm w Polsce. Czy tutaj mamy do czynienia z czymś takim, co będzie się rozwijać, czy jednak ten ekosystem jeszcze musi być wzmacniany, żeby ten rozwój tak jak pan powiedział, był lepszy, szybszy i dawał większe zyski. Okej, okay, to pierwszy punkt. Ja jestem absolutnie optymistą, to znaczy uważam, że właśnie z perspektywy szeregu czynników, które już wcześniej wymieniliśmy, tak, kapitału intelektualnego Wielkości rynku, ale też myślę, to, co jest bardzo ważne, to jest to, że jednak Polska, porównując sobie na tle innych krajów Europy, czy nawet szerzej na świecie, jednak od, od, na przestrzeni wielu ostatnich lat, bo to nie jest tylko ostatnie parę lat, jednak rzeczywiście dynamicznie rośnie, jeśli chodzi o gospodarkę. I to jest też bardzo ważne, tak, że my niejako trochę sucho, suchą stopą przeszliśmy jako kraj przez wiele mniejszych większych kryzysów i pokazujemy takie sustainable growth gospodarki. To jest bardzo istotne z perspektywy tego, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli napływu kapitału. Tak? Więc, jakby to jest, według mnie, bardzo istotna dźwignia, która powoduje, że coraz. My, nawet jako Polacy, jeszcze często nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. My się czasami musimy w tym odnaleźć, że ta Polska pojawia się coraz częściej w gronie tych takich najbardziej innowacyjnych dzisiaj albo, albo miejsc, w których ta innowacyjność, em, eksperci przewidują, że będzie najbardziej rosła. Także ja jestem absolutnie optymistą. To, co jest myślę, że mimo wszystko też ważne, istotne i to jest no, temat może trudny, no, to jest jednak kwestia geopolityczna. Tak, to znaczy na pewno, jeżeli mówimy o pewnym napływie kapitału i tak dalej, no to to, co się dzieje w naszym regionie w tej chwili za wschodnią granicą, pewnie jednak nie pomaga i nie sprzyja. Tak, dokładnie, no bo jednak gdzieś tam z perspektywy chociażby inwestorów, szczególnie tych bardziej oddalonych, gdzieś tam z, nie wiem, z... Tylko wysokie. Tak, oni oceniają że jednak to jest tak, tak jak to się mówi pewien koszyk, tak? jesteśmy w pewnym tak, koszyku, tak. w którym to ryzyko jest to. jednak jest wyższe. I ja bardzo liczę na to, że jednak z czasem jakby to się unormuje, ta sytuacja, ale no wiemy, że to jest dosyć trudny temat, ale to na pewno nie jest czynnik, który. Pomaga, to jest czynnik, który gdzieś tam może pewne, pewne dylematy albo wątpliwości generować wśród no, tych wszystkich funduszy czy tych, tych inwestorów, którzy siedzą na dosyć dużym kapitale. To jest na pewno jedna kwestia, ale całościowo ja uważam, że absolutnie mamy bardzo szereg różnych czynników, których suma powoduje, że, że Polska naprawdę be, powinna rosnąć, jeżeli oczywiście nic się nie zadzieje, powinna rosnąć dynamicznie i gonić tę Europę, a być może w przyszłości stać się takim jednym z takich hubów, który rzeczywiście będzie wręcz kreował i zasilał resztę Europy. Bo Rosji zasoby są. Zasoby są, dokładnie. I, i też jest tak, że, że widzę, że ten kierunek jest pozytywny. Więc, jakby od tej strony uważam, że absolutnie tak. Od strony bawienia się w przewidywanie przyszłości, to oczywiście to jest trudne. No, w kontekście tego tempa zmian, to. to no m, Bardzo trudno jest, myślę komuś wejść w rolę teraz, jak to będzie. No, a to może myślę, bardziej że... słowo predykcja to pasuje niż prognoza, tak. bo prognoza się bardziej do pogody nadaje, a predykcja takie bardziej technokratyczne słowo, ale już pan go używał dzisiaj. Może taka predykcja, gdzie ten AI może nas zaprowadzić ja tutaj, myśl... w Polsce za kilka lat. Tak, ja myślę, że na pewno to, co można sobie przewidywać, bo zawsze jest pewien oczywiście hype i, i coś się dzieje. To się stało w listopadzie 2022, później jest jakby oczywiście parę miesięcy no, wielkim jego chaosu, trochę się zastanawiają, co tam się dzieje i pojawiają się te właśnie wszystkie informacje o tym, jak to jak to ileś tam osób straci pracę i tak dalej, a później się pewne rzeczy unormowują. Ale myślę, że z perspektywy dalszego rozwoju to, co myślę, że się zadzieje na pewno. Dzisiaj jesteśmy trochę na takim etapie, że mamy pewną grupę firm, która już wykorzystuje, czyli jakby są szybkimi adopterami, już weszły i już widać, że zarabiają, albo na, nawet z perspektywy wyceny chociażby tych spółek, ale też z perspektywy wpływu na, na zyskowność i już ten AI generuje jakieś tam szybsze tempo jest druga grupa firm, która dopiero albo raczkuje, albo jeszcze tego nie robiła i tworzą się trochę dwie prędkości. to już widzimy dzisiaj. No to, co się zadzieje, myślę, że naturalną predykcją tego, co się stanie później, te firmy, które zgubią ten temat i nie wejdą w niego, no prawdopodobnie wypadną z rynku. No muszę to sobie brutalnie powiedzieć, że trochę jakby to, będzie co wszystko... Do dokładnie, bo ta produktywność, którą daje AI, ona hmm. po prostu będzie różnicować i, i siłą rzeczy m, marżowość, zyskowność tych firm, które w to nie wejdą, będzie niższa. Więc co się pewnie zadzieje, co można powiedzieć dosyć dużą dozą pewności i w pewnym momencie ten rynek jednak yy, będzie rynkiem, w którym działają firmy, które korzystają z tego EIA w większym lub mniejszym stopniu. Co to spowoduje? To spowoduje pewien poziom wyrównania tych kompetencji. i to, co ja bym się pokusił, jakieś przewidywanie, to to, że trochę paradoksalnie wrócimy do tego kroku wcześniej, gdzie to, co będzie determinować i, i różnicować, to będzie znowu człowiek i ten capacity, okay. z angielskiego, ale ta właśnie um, własność intelektualna, pomysły, odwaga pewnych, pewnych prezesów i taka, taka decyzyjność? decyzyjność, podejmowanie decyzji i umiejętność trochę wyłowienia z tego całego właśnie e, AI-a tych rzeczy, które... Są najlepsze, najkorzystniejsze, dają najlepsze efekty. I to będzie trochę taki drugi poziom różnicowania. I jestem bardzo ciekaw, jak to wyjdzie, bo wydaje mi się, że wtedy znowu zaczniemy trochę jako w ogóle społeczeństwo doceniać to, że gdzieś tam na końcu jest człowiek, który, który z tego zalewu. Tych rozwiązań, narzędzi, jednak jest w stanie wybrać te, które najlepiej działają. I to będzie coś, co według mnie spowoduje, że, że znów będziemy widzieć różnicę, ale już trochę na innym aspekcie niż dzisiaj. Dzisiaj widzimy różnicę na aspekcie adaptacji technologii, a jutro będziemy widzieć pewnie różnicę na aspekcie, jak ja jako management firmy jestem w stanie z technologii skorzystać lepiej niż ktoś obok mnie mój 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 konkurent tak więc jakby to jest myślę ta jedna rzecz dynamika jest ogromna ja myślę że to jest też trochę tak że jestem bardzo ciekaw w jaki sposób adaptacja do tych regulacji które powiedzieliśmy że są nieuniknione w jaki sposób ona y, będzie realizowana tak jak pan słusznie powiedział no jest y, też y, to może też spowodować na przykład że pojawią się pewne rynki albo makro rynki na których te regulacje będą większe gdzieś tam i in, gdzie indziej będą mniejsze i to może znowu to, to tempo tego jak w danych rynkach funkcjonują pewne korporacje i dalej jak będzie jak będzie to działało, no bo tak jest zawsze, ale znowu, to jest według mnie coś, co będzie etapem pierwszym, docelowo zakładam, że to ujednolicenie na poziomie globalnym będzie, bo AI nie zna granic, tak, to są pewne, to są rozwiązania, które działają globalnie, w związku z tym siłą rzeczy to znowu w jakiś sposób się unormuje. Konkludując, na pewno jest tak, że, że to jest, yy, cały ten aspekt AI jest czymś, co absolutnie wpłynie na nas wszystkich, wpłynie na... Na też potencjał, natomiast myślę, że wpłynie pozytywnie, to znaczy też są pewne opracowania, które mówią, jaki dodatkowy boost do wzrostu PKB globalnego. Tego typu technologie są w stanie dać. I absolutnie uważam, że suma korzyści będzie zdecydowanie przeważać jakieś tam kwestie związane z ryzykami z tym związanymi. Więc ja jestem ogólnie optymistą i w kontekście globalnym, i w szczególności też Polski. Uważam, że Polska na tym może bardzo mocno skorzystać, i to jest jakby dźwignia do tego, żebyśmy szybciej doganiali i być może w przyszłości przegonili inne kraje w Europie niż jakieś tam wyzwanie dla nas większe niż dla innych krajów. O tym, jak AI może zmieniać polski biznes i optymalizować firmy tutaj na naszym podwórku rozmawiałem dzisiaj z Piotrem Frankowskim, CEO firmy Aiming. Bardzo dziękuję. Dziękuję również. Państwu dziękuję, że jesteście w telewizji biznesowej właśnie tacy eksperci i takie rozmowy, więc serdecznie zapraszam do oglądania, a Biznes Focus zawsze w czwartki. Do zobaczenia.